deep down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. Deep down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. Think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. Deep down, they just think they are. Never little wanna be gangster trying to play hard. Deep down, 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 deep down. Bardzo dziękujemy, moi drodzy. No i nie może braknąć tego, który jest największym twórcą zamieszania, czyli Tomek Marczyński. Witam serdecznie wszystkich. Gratuluję odwagi, bo rzeczywiście aura nie rozpieszcza nas dzisiaj. Dziękuję serdecznie miastu Stary Sącz, wszystkim naszym partnerom. To, co było już mówione wcześniej, na co ja zawsze zwracam dużą uwagę. Pamiętajcie, bezpieczeństwo jest najważniejsze, no i niech wygra najlepsze rzeczywiście. Tomek, to jeszcze tylko odpowiedź na jedno proste pytanie. Czy zawodowiec pod przechybę się męczy, czy nie? No oczywiście, że tak. Już 2 lata po zakończeniu kariery myślę, że się męczy bardziej niż tutaj niektórzy amatorzy. No trzeba przyznać, że trasa pod przechybę to najbardziej wymagająca trasa pod kątem trudności ze wszystkich edycji wyścigowych. Nieco ponad 12 km i prawie 1000 metrów w pionie. To wyzwanie nawet dla byłego zawodowca. Oprócz tego, że przechyba jest bardzo ciężkim podjazdem, jest podjazdem przepięknym. Ja uwielbiam tutaj wracać, po prostu widoki są nieziemskie, przyroda, szum płynącej wody. To jest wyścig, żeby się ścigać i żeby się relaksować za jednym razem. Idziemy!
Jedziesz, prezes? Wygląda to wszystko na mieście czasa. Proszę państwa, idzie jak zły. Jako najtrudniejszy to początek nie był tam za startem niedaleko, no a tak to znaczy no, największe nachylenie było. Tak? A potem no to było takie no równe w zasadzie nachylenie, także że się jechało. Ogólnie spoko. Fajnie, że się pogoda wyklarowała, tylko trochę duszno było. O kurczę, ciężko powiedzieć. Te co się wypłaszczały. Końcówka była najlepsza, bo już było wiadomo, że koniec. Negatywnie na początku, na odczucie, bo mi się jechać tu nie chciało. Ale już później, jak się wystartowało, to było spoko. Jak to Tomasz mówi, wyścigowa. Jak co rok. We'll be right back.
Początek był trochę luźniejszy, więc dało się nabrać takiego podejścia do tej trasy. Później już w sumie odegrał rytm, równy rytm i właściwie takie przyspieszenie na końcu, ale generalnie to, żeby nie zajeżdżać się, nie szarpać, tylko jednak równo podjechać. Sama przechyba jest w sobie bardzo ciężka. Tomek super organizuje wyścigi, no też dużo kolarzy przyjechało mimo właśnie tej złej pogody, która dopisywała. Na początku naprawdę nie dopisywało, a później no jednak wszystko wyszło super. Nie, no bo trenuję jeszcze w takich warunkach i była całkiem normalna dla mnie. Wiadomo, że trochę się przeraziłam na początku, ale tam Tomek powiedział, że dobra rozgrzewka to podstawa i dobrze pojechał. Za każdym razem pogoda nam jakby serwuje inną właśnie dawkę. Dzisiaj mieliśmy burzę na początku, później słońce, parującą drogę po drodze, także dla każdego były podobne warunki i plus jeszcze warunki pogodowe też niełatwe, takie zmienne, ale piękny, piękny podjazd, piękna rywalizacja. No myślę, że ja lubię w cieple jeździć, także później druga część, jeżeli wyszło słońce, było dużo bardziej przyjemnie niż w tym deszczu na początku, ale dla każdego było podobnie dzisiaj, myślę. Organizacja? Bardzo, bardzo fajnie. Wszystko super, zabezpieczona trasa, piękny podjazd, bufety na szczycie, także ekstra. Tak, to jest bardzo super rywalizacja, bo można walczyć z samym sobą. Mamy tutaj 11,5 km. Także dla każdego myślę, że to jest super. Rywalizacja przebiegała bardzo fajnie, mimo tego, że aura na samym początku, na starcie honorowym nie rozpieszczała, dosyć mocno padał deszcz, temperatura była jednak znośna. Później, kiedy kolarze ruszyli już do rywalizacji na starcie ostrym, wyszło słońce, były naprawdę piękne widoki na całym przejeździe pod przechybę. Wszyscy z uśmiechami na twarzy dojechali na metę, więc myślę, że to był fajny event. No, ja byłem zadziwiony, że aż tak duża frekwencja na starcie tutaj będzie. Myślałem, że więcej zawodników zrezygnuje, a jednak przyjechali tutaj zawodnicy waleczni, którzy nie bali się takich warunków atmosferycznych i rzeczywiście również czasy najlepszych były naprawdę bardzo, bardzo wyśrubowane. Tak, dzisiaj mieliśmy wyścig zdecydowanie górski. W tym roku czekają jeszcze na Was dwa eventy. Wyścig Wieliczka Niepołomice 29-30 września, ale jeszcze przed wyścigiem, zupełnie świeża sprawa, możemy już o tym powiedzieć. 2 września spotkamy się w Rudach Raciborskich na totalnie gravelowej rywalizacji, na gravelowym evencie, więc już teraz serdecznie Was zapraszamy. Więcej szczegółów wkrótce.